Cześć, witajcie Fantazy Premier League. Kolejka 28 za nami. Zdobyłem w niej 56 punktów, co jest wynikiem dosyć przeciętnym, ale nie chciałbym tutaj mówić o tym, co było. Wolę raczej mówić o tym, co przed nami, ponieważ już jutro startuje kolejka 29 i uwaga, uwaga, jest to tak zwana kolejka blankowa, czyli pusta ponieważ w jej ramach zostaną rozegrane tylko 4 spotkania. Jest to spowodowane tym, że większość spotkań w tej kolejce była rozegrana już w kolejce 26, także teraz zostały tylko 4 spotkania. Nie pamiętam jeszcze nigdy, żeby w jednej kolejce były tylko 4 spotkania i według mnie jest to dobry moment do tego, żeby wykorzystać hita. Jeżeli ktoś jeszcze go e, przekisił, tak jak ja, właśnie czekałem na taką chwilę i tego frigida, właśnie w tym odcinku tutaj odpalę. Wiem, że większość z Was frychita swojego już wykorzystała, natomiast zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli ten odcinek, bo pewnie jedno czy dwa nazwiska będą takie, które będziecie mogli sobie na podstawie mojego frigida. Wrócić do swojej drużyny. Pokażę Wam jeszcze moje wyniki. Jestem na miejscu 112K, a więc niestety jestem poza 100 tysięcy, Ale chciałbym zwrócić uwagę na historię. Bo patrzcie, do 22 kolejki miałem naprawdę świetne, świetne liczby. 5 zielonych strzałek pod rząd, później czerwona strzałka, później. 24 zielona, 25 znowu czerwona, spadek poniżej stoka, 26 zielona, 27 znowu spadłem poniżej top stoka. No i teraz zielona, ale jeszcze nie jestem w top 100 tysięcy. Mam nadzieję, że teraz dzięki temu mówirychitowi uda się do tej topki tutaj wrócić. Wiadomo, Fantasy Premier League to jest taka gra, której nigdy nie wygram. Czy Wy też nie wygracie, chociaż jak zobaczymy na overall, to na pierwszym miejscu na świecie jest Jest Polak Rodak. Pan Kazimierz Konieczka i jego Kaz Gas, Gas Team, który ma na chwilę obecną 2045 punktów, a więc. O dwa punkciki więcej niż gość, który jest na drugim miejscu. No i co? Wszyscy możemy tylko ściskać kciuki za to, żeby pan Kazimierz tego FPL-a wygrał i stał się pierwszym w historii Polakiem, który zostanie mistrzem świata w FPL-u. Także ja tutaj za pana Kazimierza ściskam na pewno kciuki. Życzę powodzenia. No a przejdźmy właśnie teraz do mojego freehita Mam tutaj jeden transfer ale on oczywiście zniknie bo, bo tego freehita tutaj odpalę Także najpierw sobie Może Wywalę wszystkich Zawodników z drużyny Żeby wam pokazać jak ten freehit będzie tutaj Wyglądał, jeszcze dla niewtajemniczonych oczywiście powiem co to jest freehit Freehit to jest e, chip. To jest e, dzika karta, ale tylko na jedną kolejkę. Na jedną kolejkę możecie zmienić cały swój skład, ale po tej kolejce skład wróci do tego sprzed tej kolejki. Czyli e, będę miał nowy skład na 29 kolejkę, a w 30 kolejce będę już miał ten sam skład, który miałem w kolejce 28. Także myślę, że wiadomo, co tutaj. Chodzi, przejdźmy może do tych spotkań i zacznę może nie od tego piątkowego spotkania, a zacznę od końca. W ogóle to te cztery mecze są bardzo trudne do wytypowania, bo według mnie każde z tych czterech spotkań jest bardzo wyrównane i ciężko tutaj w tej kolejce wskazywać na jakiegoś faworyta, Także będzie na pewno ciężko o zdobycie większej ilości punktów, ale cóż. Spróbujemy i zacznę od końca. Ostatni mecz w niedzielę przed przerwą na reprezentację, bo w ogóle to Wam jeszcze powiem, że ta 29 kolejka to jest ostatnia kolejka przed przerwą na reprezentację w marcu. Teraz będzie rozegrana, bo 30 kolejka będzie już za dwa tygodnie, czyli 3 kwietnia. Także będziemy mieć trochę odpoczynku wreszcie od tej Premier League. No ale tak, ostatni mecz w tej kolejce to jest Aston Villa kontra Spurs. No i ja tutaj ze względu na to, że Aston Villa bez Grealisha sobie bardzo źle radzi, leciałbym raczej w Tottenham. Tam trener Aston Villa mówił coś, że Grealish ma podobno wrócić na ten mecz ze Spursami. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Będę chciał tutaj mieć na pewno trzech piłkarzy z Tottenhamu w mojej drużynie. Oczywiście Harkane, król Harkane, pierwszy, jedyny musi być w moim składzie. Mam tutaj jeszcze Sona. On się świeci na, na czerwono. Jose Mourinho mówił, że Son nie będzie grał dzisiaj w meczu Ligi Europy. Natomiast ja sobie Sona na razie wrócę do drużyny. Później go może wymienię. Jeszcze zobaczymy. Bo on raczej nie będzie grał. Na 99% son nie będzie grał. Także będę myślał o tym, kogo by tu dać za niego. Ale na razie, sobie tutaj damy pana Gareta Bale'a, który jest naprawdę w dobrej formie. W ostatnich tygodniach wrócił stary Bale, którego wszyscy znamy. Także czek piłkarzy z Tottenhamu już mam. Z Aston Villa siłą rzeczy raczej nikogo nie chciałbym tutaj dawać. Ale dam tutaj Martineza, bo jest po prostu świetnym bramkarzem, no i przywrócę go po prostu do tej drużyny. Też myślę, że większość gracz będzie miała właśnie Martineza na bramce. Także pierwszy, czyli ostatni mecz za nami. Mecz kolejny w niedzielę jest to West Ham kontra Arsenal, a więc wielkie derby Londynu. I tutaj. West Ham jest faworytem. Radzą sobie naprawdę świetnie w tym sezonie. Mają szansę nawet na Ligę Mistrzów. Arsenal radzi sobie jak to na Arsenal przystało. Sami dobrze wiecie. No i Arsenal tutaj gra jeszcze dzisiaj w Lidze Europy. No i Arteta sam mówił, że dla Arsenalu najważniejsza jest Liga Europy. Premier League odpuszczają już. Także myślę, że tutaj West Ham będzie mimo wszystko faworytem i tutaj też będę chciał sobie trzech piłkarzy z West Hamu do drużyny wrzucić pierwszym z nich jest napastnik Mikel Antonio kolejny piłkarz jest to pomocnik i jest to nijaki pan Jesse Lingard kurde nie myślałem nigdy, że Jesse Lingard będzie w moim składzie w Fantasy Premier League, ale Nastała taki, taka chwila, że go mogę, a nawet powinien mieć, bo jak widzicie, odkąd przyszedł do West Hamu, to jest naprawdę w świetnej formie. Właściwie w każdej kolejce daje jakieś punkty, w 23, tylko nic nie dał. Jak zremisowali 0 do 0 z Fulham, no i w ostatniej kolejce, w 28, nic nie zrobił, ale y, on jest wypożyczony z Manchester United, w tym meczu nie mógł grać. Teraz oczywiście Lingard już wraca do składu. Będzie wypoczęty, także myślę, że tego zawodnika powinniśmy mieć. No i tutaj jeszcze na obronę dam sobie takiego pana, który nazywa się Cresswell. 135 punktów ten obrońca zdobył do tej pory. Najlepiej punktujący defensor w całej lidze w FPL-u. Myślę, że powinno się go mieć. Także trzech piłkarzy z West Hamu już mam. Czy dałoby się też, myślę, mieć kogoś z arsenalu? I tutaj e, Saka jest kontuzjowany. Nie wiadomo, czy będzie grał. Dzisiaj w Lidze Europy na pewno nie będzie grał. Może w tym meczu z Wasami będzie grał, ale e, dam sobie do składu Alba Majanga. To jest taka kolejka, że tego Alba Majanga na frihicie mogę sobie wrzucić. E, I tutaj Wam pokażę, że w ostatniej kolejce w derbach też z Tottenhamem. Alba w ogóle nie grał. Alba dostał zawieszenie, taką karę od Artety za to, że się spóźnił na trening i, i przez to Alba Majanka w meczu z Tottenhamem nie było. Z West Hamem wydaje mi się, że będzie już grał, bo, bo saka no, kontuzjowany jest tak, że Alba raczej musi grać. Już myślę, że przemyślał sobie swoje zachowanie. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj w Lidze Europy, czy Alba rzeczywiście będzie grał. Jeżeli dzisiaj widzę Europy Alba zagra, to wyjdę z takiego założenia, że Alba w meczu z West Hamem również zagra. No i na obronę w sumie tego Tierneya mogę sobie również dać. Choć nie wiem, czy, czy on będzie grał w podstawowym składzie, ale mam na tyle duży budżet, że on tutaj może być. Mecz sobotni. Brighton kontra Newcastle, no i Myślę, że tutaj Brighton jest faworytem. Newcastle gra w ostatnich tygodniach yy, tragicznie. Nie wiem, jakim cudem oni zremisowali ten mecz z Aston Villa. Newcastle, no po prostu jest tragiczne. Wilson Wilson jest kontuzjowany. On tam ciągnął tą grę, ale Wilson jeszcze ma kontuzję. Nie będzie grał w 29 kolejce. Także. No kto tam jest? Joel Linton, za którego dali 40 milionów, co. On w ogóle nic do bramki, nawet nie umie trafić. No, ja tutaj liczę na Brighton, że oni ten mecz wygrają, gdzieś tak 1-0. Liczę tutaj na czyste konto drużyny, drużyny w której gra dwóch Polaków. zazwyczaj zostaje na ławce rezerwowych, ale tak, dam sobie tutaj, przez to, że liczę na tego Clinsita, obrońcy z drużyny Brighton. I będzie to taki piłkarz, kto się nazywa Louis Dunk. Louis Dunk, co więcej, w ostatniej kolejce w meczu z Southampton szczelił gola. Mam nadzieję, że się nie wyszczerał i teraz z Newcastle może też coś szczeli. Albo co? Cztery gole już ma w tym sezonie. Więc chwilę trwaj. No i myślę, że na bramkę sobie też dam Sancheza. Sanchez jest w ogóle w świetnej formie w tym sezonie, w ogóle to nawet powiem Wam, że został powołany do reprezentacji Hiszpanii jako trzeci bramkarz. Także widać, że to mówi samo za siebie. No i tyle, jeżeli chodzi o Brighton. Newcastle gra tragicznie, także tej drużyny bym w ogóle nie rozważał. Cztery wolne miejsca zostały, i Fulham kontra Leeds to jest mecz jutrzejszy. I tutaj wiem, że Większość graczy ma w swoich składach piłkarzy Leeds i to nawet trzech mają oni duże posiadanie, także wiemy o tym, że Fulham dobrze się broni w defensywie, ale jednak w tym meczu bym stawiał na, na drużynę PAVI, czyli Leeds United. I tutaj na pomoc wezmę sobie takiego piłkarza, który ostat... w tym sezonie jest naprawdę w dobrej formie, jest to Rafinia, także pomoc już mam z głowy na obronę wezmę sobie Stewarta Dallasa oprócz e, tych obrońców Manchesteru City Cresswell i Dallas są właśnie najlepiej punktujący defensorzy w całej lidze, także to mówi samo za siebie, Stewarta Dallas jest e, oprócz tego graczem out of position ponieważ on jest obrońcą a tak naprawdę on w, w meczach normalnie gra na pomocy i to najczęściej jako jako nie defensywny pomocnik, tylko jako ofensywny pomocnik. Także to jest niesamowicie OP. Pachnie tutaj tego, temu, tymi golami. że tutaj bardziej nie liczę na czysta kąta, a na jakieś liczby z przodu, od Dallasa. Dwa miejsca mi zostały i tak. Tutaj w sumie mógłbym na na atak dać la Caseta i na obronę 4-6 milionów. Tutaj nie będzie mi to potrzebne. Dam sobie, wiecie co, Ajne. niech sobie tutaj siedzi. I to by się akurat stykało, bo akurat budżet mam na, widzicie, 0-0. 0,0 stykami. Natomiast do tego lakazeta nie jestem przekonany, bo on niby w ostatnich trzech kolejkach dwa gole to był. Ale jak możecie zobaczyć, on jest w arsenalu takim rezerwowym raz y, gra Laka Z na szpicy, raz gra Aube w ostatniej kolejce Aube właśnie siedział na ławce cały mecz, także Laka Z grał na szpicy, teraz y, może być tak, że, że to Auba będzie grał na szpicy i Laka Z w ogóle nie zagra także tego się obawiam i chyba postawię na kogoś innego niż Laka jest też taka możliwość, żeby tutaj na atak dać Nila Mope bo tak jak mówiłem, liczę na to, że Brighton ten meczyk wygra. Ktoś tam szczeli gola. Może akurat Nil Mopé, który w tym sezonie strzelił 7 goli. Ale patrzcie na to: Ostatni gol w premier. League, Nila Mopé to jest 19 kolejka. A więc w 10 kolejkach ostatnich Nil Mopé nie zrobił zupełnie nic. Mogłem go dać do składu, ale to jest takie myślenie życzeniowe. Może się przełami, może nie. Ale w sumie teraz grają mecz z Newcastle, gdzie się przełamywać, jak nie przed nimi. Jeżeli Newcastle będzie grało tak jak tragicznie jak do tej pory, to myślę, że mogą spaść do Championship. Ale wiecie co? Chyba jednak postawię bezpiecznie i jako ten trzeci napastnik nie będę tutaj dawać ani MOPE, ani La Cassette, którzy mogą nic nie zrobić, a Bezpiecznie dam sobie Patryka Bamforda, czyli trzeciego piłkarza z Leeds United. Patryk Bamford obecnie świeci się na żółto. W ostatnim meczu on zszedł z kontuzją, ale to było jakieś stuczenie drobne, ponieważ Marcelo Bielsa, czyli trener Leeds, wczoraj na konferencji sam mówił, że Patryk Bamford już jest zdrowy i w tym meczu przeciwko Fulham powinien zagrać od pierwszej minuty. Także 13 goli, 8 asyst w tym sezonie, liczby mówią same za siebie. Posiadanie Patryka Bamforda to jest 48,6, czyli prawie 50% graczy ma w swoim składzie tego piłkarza i myślę, że Patrick Bamford to jest taki must have, którego powinno się mieć na tą kolejkę. Może on nic nie szczeli, ale Jakbym e, ja użył freehita, a Bamforda nie miał w składzie, a on by na przykład szczelił gola albo dwa gole, to wiecie co się dzieje. Przez to, że 50% graczy go ma w składzie, ja mimo tego, że odpalę Frichta to lecę w overallu na łeb na szyję w dół. Także tego Bamfo Bamforda sobie dam do składu. No i tak wygląda mój freehit. E, mam jeszcze 1400 w banku, ale... One mi nie będą w sumie potrzebne. Także w Bramt Martinez Sanchez w obronie Tierney, Cresswell. Dank Dallas Aina. W pomocy Bale, Lingard, Oba, Rafinha, Son. Kane, Antonio Bamford w ataku. Jeżeli chodzi o Aubę i Sona to... Dzisiaj są mecze Tottenhamu i Arsenalu w Lidze Europy. Będę je obserwował. Czy Auba będzie grał? Jeżeli Auba będzie grał to wyjdę z założenia, że Auba... Normalnie w tym meczu z West Hamem zagra, natomiast jeżeli chodzi o Sona, to on raczej nie będzie grał, i tutaj też myślałem nad tym, żeby zamiast Sona dać sobie do składu takiego piłkarza, który się nazywa Trossard z, z Brightonu. Jest to na pewno jakiś pomysł, no ale zobaczymy, jak to będzie z tym Sonem rzeczywiście. Była już na początku sezonu taka kolejka, gdzie Son był kontuzjowany, miał nie grać, a w sumie Mourinho właśnie mówił tak, a okazało się, że Son zagrał od pierwszej minuty i tam w meczu dwa czy nawet trzy gole strzelił. Także sobie na razie Sona zostawię. Zobaczymy, czy on rzeczywiście tą kontuzję ma. Jak nie, to wymienię go na tego e, trosarda. E, mam taką możliwość, bo mam tego Frighita. Także nie muszę się o to martwić, także 44 minusowe punkty. Wygląda to tragicznie, ale używam oczywiście freehita. Make transfer. O, widzicie, tych transferów jest od groma. I tak, pamiętajcie o tym, żeby nacisnąć tu freehita. Nawet jakbyście zapomnieli nacisnąć freehit, nacisnęli confirm transfer, to nic się nie dzieje, ponieważ w każdej chwili freehita... Możecie odpalić, także te punkty wam nie wyzeruje z konta, tylko po prostu jak naciśniecie w każdej chwili free hita, to te punkty zostaną wam przywrócone. Także możecie o to być spokojni. Naciskam w Play Free Hit. confirm transfer. Widzicie, punkty nie są już wyzorowane. Potwierdź transfery. Mogę tutaj zmienić. Właśnie. Eee, piłkarzy w każdej chwili, bo mam tą dziką kartę niby, czyli Firhita na tą kolejkę, no i dobra eee, tak wygląda mój składzik tutaj oczywiście zrobię zmiany Sona Bamforda dam do składu, bo on będzie grał eee, czyli tak, eee, Son na razie na ławce rezerwowych w bramce mamy Martineza, Dank Dallas Cresswell i tak będzie wyglądała moja linia obrony. W sumie za Martineza mogę dać Sancheza. Mogę dać. Liczę tutaj, że Brighton zrobi to czyste konto i będzie 6 punktów od Sancheza i od Danka. Jak Brighton nie będzie miała czystego konta, to, to się naprawdę wkurzę. Jak Martinez zrobi coś wielkiego w meczu z Tottenhamem, to, to naprawdę się wkurzę. Bo wiem, że większość gracz będzie miała Martineza w składzie. A ja tutaj z Sanchezem jakimś wyjeżdżam. Ale dobra. Dallas Cresswell. W pomocy Rafinia Alba, Lingard Bale. Wygląda to przyzwoicie. No i w ataku Bamford Kane i Antonio. Ławka rezerwowych nie jest mi potrzebna. Tutaj Tierney Mógłbym wsadzić do składu, ale nie wiem za kogo. Nie wiem za kogo. Dank, Dallas no w sumie tych trzech defensorów jestem zadowolony z nich także tutaj ja dam na pierwszy slot tutaj e, na ławce rezerwowych najwyżej wejdzie za kogoś co nie będzie grał I, no i tak jak mówiłem będę obserwował dzisiaj mecze Arsenalu i Tottenhamu w Lidze Europy co z tym Albom i co z tym Sonem e, tutaj Sona może bym wymienił na, na Trossarda ale w sumie w sumie mam taki składzik, taką jedynastkę, że, że mi nie jest potrzebna ławka rezerwowych. Także podsumowując Sanchez, Dunk, Dallas, Cresswell, Rafinha, Auba, Lingard, Bale, Bamford, Kane i Antonio. Myślę, że to jest najlepszy free hit na tą 29 kolejkę. Także możecie tutaj wziąć z, z tego odcinka coś dla siebie. No i kto będzie kapitanem? Kapitanem oczywiście będzie pan napastnik. Hurricane. Mam nadzieję, że coś szczeli. W 27. kolejce Keina nie miałem, a on wtedy dwa gole i dwie asysty zrobił. 19 punktów. 20 punktów przeleciało mi koło nosa. No i cóż, spadłem w overallu, ale mam nadzieję, że Hurricane teraz wróci to, co mi zabrał. No i pan piłkarz Hurricane tutaj. Szczeli jakiegoś gola w meczu z Aston Villą. Także zapisz mój skład. Free hit active. Także co? Życzę Wam powodzenia. Zielonych strzałek. Trzymajcie się. Do na następnych odcinków. Cześć!